Siema! Occam's razor. Brzytwa Okama. Ci, którzy mnie oglądają, jednocześnie pisali maturę, zakładam, że to jest większość osób. Sorry, że nie mogłem wam towarzyszyć do końca, ale mnie też dopadły studia. No i właśnie w wyniku tego, że nie nagrywałem, jestem teraz wyżej wykształcony. Żeby porządnie zrobić jedno, musiałem na chwilę zrezygnować z drugiego, ale wam nie daruję, wracam do nagrywania i będę to robił bardzo regularnie. Dzisiejszy odcinek będzie o czymś, co jest niezwykle ważne dla filozofii, no i w sumie też dla historii. Oczywiście tym tematem, tak jak z każdym innym, zajmiemy się w myśl najważniejszych zasad, które kierują tym kanałem, czyli udowadniając brak mojej wiedzy i kompetencji i też upokarzając siebie i kłamiąc. Nie, ale zupełnie poważnie myślę, że zagadnienie jest całkiem ciekawe, dlatego że tłumaczy nam, jak działa nauka. No bo jednak wszyscy, nieważne czy jesteśmy przed maturą, po maturze, jesteśmy częścią takiego procesu naukowego i jest on naprawdę ciekawe. Zagadnienie, o którym sobie dzisiaj powiemy, to założenie, czy też swego rodzaju sposób myślenia, sposób rozumowania w nauce, określany mianem brzytwy Okama. No to żeby zrozumieć, czym jest brzytwa Okama i czemu jest tak ważna, należy się zastanowić, czym tak naprawdę jest nauka. Ale nie chodzi mi o taką naukę w szkole, w sensie czym jest nauczanie, na przykład prowadzenie lekcji, tylko czym jest rozwijanie nauki. Yes, science! Na przykład na uniwersytecie, czy w jakimś laboratorium. Nauka polega na stawianiu jakichś tez albo hipotez, no i później udowadnianiu ich. Well, first of all, it's fun. Jeżeli ten dowód się obroni, czyli okaże się właśnie potwierdzony przez, nie wiem, środowisko naukowe, realia, czyli na przykład sprawdzi się w praktyce jakiś model, no to wtedy pchamy tą naukę do przodu. No bo najczęściej jest tak, że jeżeli mamy jakąś tezę postawioną i ją potwierdzimy, no to to potwierdzenie nie zamyka nam dyskusji, tylko stawia następne tezy. Kiedyś nie wiedzieliśmy o tym, że były atomy, dopóki kilku naukowców, m.in. Maria Skłodowska-Curie, postanowiła eksplorować tezę, że atomy są podzielne na jakieś mniejsze cząsteczki. No i okazało się, że są podzielne i że cząsteczki, które składają się na atomy, mają dużo różnych zastosowań. Maria Skłodowska po tym odkryciu nie zamknęła chemię, powiedziała do widzenia, rzuciła mikrofonem i przestaliśmy się interesować chemią, bo już wszystko było zrozumiałe dla wszystkich i teraz ci ludzie pracują, nie wiem, w magazynie Amazona. Tylko dalej są rzeczy, które trzeba rozwijać właśnie w oparciu o te nowe tezy, które powstały przez ten dowód. Tak więc nauka w dużym uproszczeniu to teza, dowód, teza, dowód. No czasem się zdarzy, że zrobimy takich ciągów bardzo dużo i okazuje się, że gdzieś był błąd albo czegoś nie wiedzieliśmy, no i trzeba zacząć od początku. No i właśnie na płaszczyźnie weryfikacji tych tez i weryfikacji tych dowodów mamy do czynienia z tak zwaną brzytwą Okama. Jeżeli mamy kilka rozwiązań, kilka odpowiedzi na jakieś pytanie czy na jakąś tezę stawianą przez naukę, pojawia się problem wyboru. No i w XIII wieku przychodzi William Ockham i mówi nam, że rozwiązaniem, któremu powinniśmy się przyglądnąć jako pierwszemu, albo rozwiązaniem, które najprawdopodobniej jest najlepsze, jest rozwiązanie najprostsze. Co to znaczy najprostsze rozwiązanie? Takie, które jest najmniej złożone, posiada najmniej niewiadomych i generalnie jest najbliższe temu, co czujemy intuicyjnie. To, co próbował nam przekazać William Ockham, to jest taka zasada parsymonii, inaczej zwana ekonomią myślenia, czyli właśnie szukaniem takiej drogi, która jest najprostsza, ale jednocześnie nie opiera się na założeniach, których nie rozumiemy. No bo bardzo często jest tak, że te najprostsze założenia to jest na przykład powiedzenie: a to się wzięło, bo Bóg tak chciał, albo a to się wzięło, bo no tak się losowo stało. Taka sytuacja, nie? Nie o to chodziło w założeniu ekonomii myślenia, no bo wbrew pozorom, jeżeli powiemy, że jakieś wydarzenie wydarzyło się, bo tak, bo był taki los, no to musimy się zastanowić, dlaczego do tego zdarzenia losowego doszło. Dlaczego? To ważne jest zrozumienie, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna dowód naukowy, żeby nie wpaść w taką wygodną pozycję, w której no po prostu na wszystko mówimy, że a no stało się, bo... Ciekawa historia wiąże się też z samym autorem, czyli z samym Williamem, który uczył się, a potem wykładał na Oksfordzie, ale też należał do kleru, czyli do osób duchownych. Swoją drogą, no to była jedna z nielicznych szans na to, żeby właśnie otrzymać dobre wykształcenie, to było właśnie być częścią kościoła. No ale jako właśnie aktywny członek religii katolickiej niejednokrotnie popadł w problemy, dlatego że tezy, które głosił, w których opierał się na starożytnych mistrzach, czyli na przykład na Platonie i Arystotelesie, którzy też mówili już o ekonomii myślenia i o tej intuicyjnej takiej
racji, że to co proste raczej ma sens. No William, wykorzystując te założenia, musiał się niejednokrotnie tłumaczyć, bo w XIII, XIV, XV wieku w średniowieczu dominowała teoria klasyczna, czyli w sumie teoria, która wywodziła się z tego, że płomienie, woda, powietrze i ogień w ogóle zrobiły świat. Ludzie, którzy teraz wyznają teorię klasyczną, są, nie wiem, chodzą na mecz co środę. Druga nauka, która dominowała wtedy, to była tak zwana scholastyka, czyli nauka kościoła, w której, zdaniem no właśnie kościoła, Bóg miał być w centrum odpowiadania na pytania i Bóg miał być w centrum zdecydowania o tym, co jest nauką, a co nie jest, co należy wybrać, a co nie. Teoria, w której mówimy, że to, co prostsze, powinno być podkreślane i powinno być realizowane, trochę się z tym kłóci. Dlatego wiele osób uznaje w sumie Williama Ockhama za początek filozofii nowożytnej. Założenie właśnie, że to co prostsze i mniej skomplikowane i z naszej bliskiej nam sfery super wpisuje się w renesansowy humanizm, na przykład właśnie to założenie, że my decydujemy o tym, co jest właściwe. Sam William Ockham w XIV wieku był na tyle sprytny, że w swojej teorii uznał, że racjonalny pogląd proponowany przez niego w ogóle nie stoi w kontrze do tego, co uznawał Kościół. To znaczy, zdaniem Williama, jego teoria ma zastosowanie, jeżeli nie mamy rozwiązania, które jest w zgodzie z Bogiem. To znaczy, jeżeli rozważamy, nie wiem, jakieś na przykład rozwiązanie techniczne, wtedy to, co prostsze, to, co takie bardziej naturalne i bardziej zrozumiałe, raczej będzie najwłaściwszą opcją. Ale jeżeli rozważamy jakieś dylematy moralne, w której mamy po jednej stronie Boga, a po drugiej coś innego, no to wtedy Bóg absolutnie ma grać pierwsze skrzypce. Więc sam William do końca obstawał przy tym, że Bóg jest bardzo dużą częścią świata nauki i wcale nie stoi z nim w sprzeczności. Obecnie zastosowanie tej brzytwy Ockhama, czy też właśnie takiego sposobu parsymonii, czy ekonomii myślenia, możemy spotkać w sumie prawie wszędzie. Od takich super nowych technologii, dziedzin takich jak na przykład przy tworzeniu sieci neuronowych, uczeniu algorytmów czegoś. Kiedy informatycy uczą programy, bardzo często dochodzi do tego, że stosują tak zwane drzewka decyzyjne. Im mniej dylematów, tym lepiej. Tak samo na przykład w edytorstwie. Każdy z nas intuicyjnie czuje, że jeżeli mamy tekst, to można go pogrubić, albo podkreślić, albo zrobić kursywę. Ale raczej nie wypada zrobić kursywy, pogrubić i podkreślić, prawda? Czyli zrobić kilka tych rzeczy naraz. Zgodnie właśnie z taką zasadą parsymonii, zasadą unikania takich podwójnych, potrójnych ingerencji, no po prostu takie rzeczy wydają nam się najlepsze, w sensie najbardziej skuteczne, robiące najlepsze wrażenie. Ciekawym do zastanowienia się elementem na koniec takiego odcinka, troszkę jednak się zrobiło filozoficznie, jest to, czy cały wszechświat nie działa przypadkiem względem takiego rozumowania. No bo jak spojrzymy nawet na jakieś super skomplikowane rozwiązanie, w dalszym ciągu może się okazać, że to jest najprostsza wersja i najprostsza odpowiedź na to, jak skomplikowany jest świat wokół nas. Dowód na obwód koła może nam się wydawać niezwykle skomplikowany, bo składa się z niewiadomych wzoru i różnych danych, które się zmieniają w miarę zwiększania się koła. Ale w gruncie rzeczy może to być najprostsza odpowiedź na właśnie takie pytanie. Nie wiem, fotosynteza. Ze wszystkim może tak być. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? A może jest zupełnie inaczej i to my szukamy wszędzie tej prostoty i próbujemy nadpisać rzeczywistość prostym rozwiązaniem, dlatego że tak nam jest wygodniej, bo nasze mózgi w skomplikowanym świecie są super, super proste. O Jezu. Jaka jest konkluzja po takim odcinku? No nie ma żadnej. Ja wracam i będę nagrywać nowe rzeczy. Nie będzie dużo filozofii, będzie trochę zabawy, będzie różne jakieś tam rozrywka, strzelanki, wyścigówki.